18 zespołów, ponad 200 uczestników. Na scenie Kina Etiuda podczas 4. Festiwalu Piosenki Dziecięce Marzenia wystąpili prawdziwi miłośnicy śpiewu. Śpiew to moja pasja i bardzo lubię śpiewać. Najbardziej nam się podoba to, że możemy śpiewać razem wszystkie piosenki, a czasami nawet mamy solówki. No właśnie, że mamy solówki, można samemu śpiewać. Młodzi adepci śpiewu zaprezentowali bogaty i różnorodny repertuar. Jesteśmy ze szkoły podstawowej w Szewnie i wykonywałyśmy piosenki pod tytułem Kujawianki i Koraliki. Krakowiaczek i jaki piękny świat. Wykonałam 4. zwrotkę z piosenki Drzwi do kariery. A o karierze piosenkarki Maja, podobnie jak inne dziewczynki, marzy już od dawna. Każdy taki festiwal to kolejny krok ku osiągnięciu tego celu. A co takiego najbardziej podoba Ci się w tym śpiewaniu? Najbardziej podoba mi się to, że potem można zostać piosenkarką. Według mnie po prostu jak człowiek wejdzie na scenę i zaśpiewa ten pierwszy raz, to już później te konkursy idą łatwiej. Jak na przykład występuję na różnych konkursach, to teraz już nie mam takiego stresu. Festiwal Dziecięce Marzenia podzielony został na dwie kategorie. Pierwsza z nich objęła przedszkola i klasy 1-3 szkoły podstawowej. Druga kategoria to uczniowie klas 4 wzwyż. Festiwal ma na celu rozśpiewanie środowiska uczniowskiego, od przedszkola do gimnazjum. Myślę, że festiwal rzeczywiście spełnia te cele, bo faktycznie zespoły z roku na rok są coraz liczniejsze, coraz lepiej przygotowane, zarówno pod względem no oczywiście dźwiękowym, bo to śpiewanie, więc audio przede wszystkim, ale i już wygląd zespołów też w tym roku zachwyca. Przedszkolaki i zespoły szkolne wyglądają przepięknie. No stroje czasami rzeczywiście dodają dodatkowych tutaj wrażeń. Śpiew churalny to skomplikowana forma występów muzycznych, ale jak podkreśla pomysłodawczyni festiwalu, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 Jadwiga Dadia, śpiewając w chórze można się rozwijać wokalnie. Łatwiej jest śpiewać solo, bo się jest samemu odpowiedzialnym za to, co się robi. Natomiast chór daje więcej możliwości, daje możliwość śpiewu wielogłosowego, ale też jest trudny, bo wymaga doświadczenia i wyćwiczenia słuchu harmonicznego, tego, żeby te głosy rzeczywiście brzmiały w odpowiedni sposób, bo to nie sztuka śpiewać 3 różnych melodii, ale te melodie muszą ze sobą współbrzmieć w konsonansie. Występy ostrowieckich chórów oceniali jurorzy, którzy wyłonili najlepszych z najlepszych. W kategorii pierwszej trzecie miejsce zajęły Radosne Słoneczka z zespołu szkół i placówek publicznych nr 3. Na miejscu drugim uplasowały się Szewnianeczki z zespołu szkół w Szewnie, które swój występ zadedykowały m.in. kolegom i koleżankom. Na miejscu pierwszym stanął zespół Trójeczka z publicznej szkoły podstawowej nr 3. W kategorii drugiej trzecie były Wiolinki z Miejskiego Centrum Kultury. Miejsce drugie zajął zespół wokalny z publicznej szkoły podstawowej nr 1. Pierwsze miejsce podium należało do zespołu wokalnego z publicznej szkoły podstawowej nr 14. Przyznano też wyróżnienia. Kolejny festiwal piosenki Dziecięce Marzenia już za rok.